Kiedyś jak byłem Supermanem, miałem moją super tajną bazę Supermana i postanowiłem, że dzisiaj muszę sprawdzić, czy ta baza w ogóle dalej istnieje. Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson, jesteśmy oczywiście ponownie na Palionowie. Tym razem jestem w tym moim domku, prawda? No tutaj, znaczy w sumie to ja zawsze w tym domku zaczynam. Tam powstał mój domek taki piaskowy i ja jakoś zapomniałem o nim całkowicie. Jakby ten dom już stał się takim moim domem totalnie w tym Minecrafcie, że już totalnie zapomniałem o tym, że tam w ogóle jakiś dom wybudowałem i tak dalej. No ale to wszystko przez to, że jest mnóstwo teraz rzeczy tutaj do ogarniania na tym Palionowie. Przez to, co tutaj się odwala, słuchajcie, mamy te kamienie, mamy tam tą rękawicę, jest ten Venom, jest ta jego baza, w której się odwalają jakieś dziwne akcje i tak dalej. Rozstawiliśmy w poprzednim odcinku kamery na naszej pierwszej misji tajnej, prawda, w tej bazie Venoma i mamy teraz na to wszystko podgląd, ale dzisiaj chciałbym sprawdzić, czy moja tajna baza istnieje. Więc zaraz pójdziemy po Dave'a i razem z nim pójdziemy, bo w sumie sobie przypomniałem, że ja nigdy nie pokazałem mu tej bazy, a powinienem, bo on też był Spider-Manem, ja byłem Supermanem. Ta baza powinna być czymś, co on, o czym powinien wiedzieć, co powinien widzieć i tak dalej, więc dzisiaj go tam zabiorę. Ale zanim to koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków. Przypominam, że odcinki tutaj na tym kanale pojawiają się rano i wieczorem, rano o 10, wieczorem o 19:19, a po południu na Szczypson Plusie pojawia się, prawda, odcinek z Among Usem, więc tam też serdecznie zapraszam. No i prawda, i subskrybujcie oba kanały, no bo myślę, że kurczę warto. Dobra, lecę po Davesona. Tutaj on, zobaczmy, czy jest na chacie zakaz wstępu. On tutaj ma ciągle ten zakaz wstępu, ale to chyba mnie nie dotyczy. Halo? Halo, czy jest tu kto? Czekajcie, zejdziemy na dół. Zobaczmy, czy on tutaj gdzieś, prawda, urzęduje sobie w tym swoim domku. Czy jednak, prawda... Halo? Halo? Kurde, nie ma go tu. Dobra, to czekajcie, może... dobra. Ja zapomniałem o moim piaskowym domu. Ciekawy jestem, czy on zapomniał, czy on jednak tam faktycznie spędza czas. Więc pójdźmy może zobaczyć do tamtego domku, czy on tam przypadkiem może nie urzęduje. No bo Davesson to tam, prawda, mu się podoba ten domek, no ale komu by się nie podobał w końcu, ja go tak pięknie zbudowałem. To jest tak dobry dom, że szok. Szok i niedowierzanie, no ja jestem z niego mega dumny. Dobra, czy on tam jest, czy go widziałem w oknie? A nie, nie, to była tylko jakaś tam, jakiś tam kwiatek, ale dobra, wejdźmy tu. Puk, puk. O, Davesson! Halo, halo! Halo, halo, co ty tu taki wpatrzony w ten obraz? Nie, usnąłem, co tam? Jak to jest Pinokio, chopie? Jaki Pinokio, co? No ten, to jest Pinokio. No, to jest taki Pinokio, baba. Ty, baba, Pinokio. Ty w ogóle mnie nigdy nie oprowadziłeś po tej chacie, co ty tutaj masz? Tu się troszkę pozmieniało, ty masz w ogóle jakoś, mogę tam wejść? Ja cię tu muszę oprowadzać, jak ty tutaj kurde wszystko sam... No dobra, no tak, ale chodzi o to, że... Tu jest moja sypialnia. O, a jaki dywan, koks! Kapitan, znaczy ten, ja, ty programy piszesz, rozumiem. No, okej, okay, u góry, chodź. No. U góry no. Mam taki krótki magazyn, tu jeszcze nie jest zakończony nic, ale taki magazynek sobie lekki zbudowałem, jakieś tutaj przedmioty chyba miałem gdzieś. Miałem o, tu są jakieś, tak, tu masz jakieś. Tu masz jakąś mapę, mogę zobaczyć, do czego to mapa? Możesz zobaczyć, do czego to mapa, są najpierw... A, to jest ta, no! Znasz już. A, dobra, o, to ty tą mapę masz, kurczę, właśnie nie wiedziałem, gdzie ona się podziała, ale to nieważne, nie ma problemu, dobra. No powiedz i... mi... No co dalej, co tu dalej? Tu jest choinka świąteczna. No, coś pięknego, no taki to widzę, klimat świąteczny jest, no. Davesson, no, lubisz nie święta? Nie lubię świąt, ale stwierdziłem, że propagandę trzeba wspierać. Jak ty to... Dobra. Aha, bo ty masz tą rękawicę, takie super moce, że wskakujesz na płotki. Dobra, ja nie mogę. Ja nie jestem taki potężny. Ale dobra, a propos mocy. Mam ci coś do pokazania, w sensie nie wiem, czy mam ci do pokazania, bo nie wiem, czy to jeszcze stoi, ale kiedyś, jak byłem Supermanem, bo teraz widzisz, znowu jestem, taki piękny strój mam. Ło, kurde, stary! Wow! Spokojnie, stary, spokojnie, jestem na początku. A tu już, prawda, mogłeś się żegnać z tym domem zaraz. Dobra, w każdym razie miałem taką bazę Supermana, o której ci nigdy nie powiedziałem, nigdy ci jej nie pokazałem. A to jest baza, którą myślę, że powinieneś znać, więc ty umiesz, umiesz latać, no bo to była tajna baza, dlatego. Umiesz latać? O, umiesz, dobra, czekaj, ja też umiem. O, patrz. Gdzie się leci? Tam, w tamtą stronę, tylko pytanie, czy ty jesteś, jak szybki jesteś? To jest Max, tak, który masz? Tak, no, nie mogę szybciej. To jest moja maksymalna moc lotu. Dobra, trochę to potrwa w takim razie, ale to lecimy prędzej czy później. Ale i tak jest fajnie. Ale i tak jest fajnie, prawda? Można rozmawiać w tym czasie, ty w ogóle... Ja lecę tak, że ja faktycznie mam ręce przed siebie i patrzę się przed siebie, a ty... Wow, ty bez patrzenia hop trafił między drzewa. A ja w ogóle patrzę na F5 za siebie, nie? Więc ja... Co to jest za blok? Dlaczego on tam tak... Nie wiem, kurde, co się zepsuło. O kurde, w wieżę wderzyłem. Dobra, dawaj przed siebie, ja... O kurczę, za szybki kurde, jestem na ciebie. O kurde. Uderzyłem! BUM! Jak się główkami uderzyliśmy! Dobrze, ale dobrze, lecisz dobrze, perfekcyjnie, dobrze. Ja to bym się z tym pościgał, no ale kurczę, ja jestem za szybki, no ale to chyba wszystko przez pelerynę.
Ten jakie robi obroty tu, pa. O nie, ja tak się nie zmieściłem. Dobra, prawie. O tu, uwaga, pum, 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 pum. Świetny jest, dobra. Chodź, przeleć nad tą kopułą. Dobra. Jak to w ogóle śmieszne. Jakie to są w ogóle super moce, że można sobie tak latać. To jest coś pięknego. I to jeszcze wiesz, że nie cheatujemy, to jest po prostu, no, tak, po prostu tak. Superman i prawda, hop z rękawicą. To brzmi jak, o kurczę, za szybki jestem, ale już jesteśmy, oceniam, że już jesteśmy w połowie drogi, okej? Okay? Dobra. To już jest taka mniej więcej, prawda, połowa, tak mi się wydaje. To spoko w miarę, w sensie, tak. Kurde, długo, ale... No, ale ja już bym tam był, no już bym 3 razy obrócił, ale no... Ja rozumiem, ale ja dopiero zaczynam. Ale no, ja wiem, to się wszystko z czasem. Gdzie ty jesteś? Tak. Zgubiłem, a dobra, lecisz, dobra. Ja, pytanie, czy ja dobrze pamiętam, wiem, że przez ten las trzeba było przelecieć. I tam za tym lasem to od razu powinno być, tak mi się wydaje, ale... Szczerze ci przyznam, że dawno tam nie byłem. Kurde, ale do czego my lecimy w ogóle? No do mojej tajnej bazy. O, tu powinna być gdzieś, uwaga. Jest, stary, stoi! Co? Secret base? Tu, chodź! Tylko. No, to normalnie znaczek Supermana. I tu teraz dzięki temu, że masz takie moce latania, możesz wlecieć, prawda, fajnie do środka. Ja! Stary, tu się nic nie zmieniło. To jak stało, tak stoi. Gdzie, umiesz wlecieć, czy nie? Koks, koks! Gdzie ty jesteś? Koks, koks! No, obok ciebie. Aha, dobra. No to widzisz, jaką mam bazę, jak oceniasz tą bazę? Kurde, no jest solidna, ale w sumie w niej nic nie ma. Kurde, no, bo ja mało tu czasu spędzałem, bo ja ratowałem wieczny świat, jak to Superman, nie? Secret base, w sumie spoko, tu jest jakaś mapa. Co? Do czego ta mapa? Nie wiem, jakiś domek, nie wiem, o co chodzi. No ja nie miałem nigdy takiej mapy. Ale tutaj jest coś jeszcze, a nie, tu nic nie ma, kurde, dziwna jest ta twoja teraz. Ej, ale kojarzysz to miejsce jakoś? Na nie, tej mapie? Nie, pokaż. Bo ja i ci wydaje, że to jest domek od Pawła, tamten na prawo jest taka zielona budka, odpaliona, zobacz. A faktycznie, to jest blisko Palionowa, bo mi się rzuciła w oczy, tak, jak tam jakiś czas. Tak, ej, dobra, to dawaj, wracamy tam, o nie, znowu tyle lotu, no ta. Kurde, no, bo muszę sprawdzić to, bo to nie jest moja mapa, wiesz o co chodzi? To jest, nie, ja ją pierwszy raz widzę na oczy. Kurde, dobra, więc to nie jest moja mapa, dobra, biorę sobie ją w drugą rękę. Gdzie ty jesteś? A tu nade mną, no nie. Ile czasu lotu, ale dobra, przemyślmy, co to może być za mapa, co ona może oznaczać? To jest w ogóle, to jest jakiś domek, tylko pytanie czyj i dlaczego jest akurat w mojej bazie, kto mi ją tam podrzucił? Nie wiem totalnie, ale dobra, jaki wyrównany teren jest. No, kurde. O nie, tu się nie mieszczę, dlaczego? Dobra, czekaj. Kurde, jak Harry Potter, jakbym latał na miotle. O, tam jesteś, dobra. Więc tu cię tak lekko dogoniłem. Dawaj, znowu na tym. Kurczę, to Palionowo, stare. Jezu, aż się łezka wokół kręci. Ale jakbym pomyślał o jeszcze starszych, to już w ogóle bym się rozryczał chyba. Ja bym się popłakał. No, to jest... Ja tu jeszcze stoimy w świetle zagrożenia, że Venom zniszczy to wszystko. No, ale dobra, póki co... W ogóle ja nie mówiłem ci, a założyłem kamery w jego bazie. Serio? No, to była moja pierwsza tajna misja, którą miałem do wykonania. Hopie, było ciężko. Ale dałem radę, dobra. Na szczęście już jesteśmy w miarę blisko. Ej, w ogóle zauważyłeś? Jest coś takiego, że jak jedziesz w jakąś podróż, to jak jedziesz do miejsca docelowego, z miejsca, w którym mieszkasz, to się ta podróż dłuży. A jak wracasz, to jest to chwila moment. I tak, to było. Tak, i teraz jakby mam wrażenie, że tą trasę pokonaliśmy o połowę krócej niż tamtą. To prawda, bo to jest takie, wiesz co, wizualne doświadczenie. Wizualne doświadczenie. Piękny słownik Dave'a, wizualne doświadczenie. To powinieneś książkę napisać. Tam powinien być twój skin i napisane Dawid Kochanek, wizualne doświadczenie. Dzięki, stary. Kurde. O kurczę, za szybko. Ej, dobra, stara, już mi się pokazała ta kropka. Jest... Czy to jest ten dom? Czekaj. Ej, stary, jestem tu! Ja tak leciałem przed ciebie i doleciałem do niego. Patrz. Widzę, faktycznie, no. To jest ten dom i widzę na mapie siebie tutaj. A nie widzę siebie na mapie. Ciekawe czemu. Dobra, no nieważne. W każdym razie to jest ten dom. Ej, dobra. Przeszukajmy go. Ja w ogóle nie wiedziałem, że tam jest jakiś dom Paliona. Halo. Tam jest coś? Skrzynia. A, tam jest to. Dobra. Dobra, wchodzę do środka. Skrzynia tu jest jakaś. Dobra, tu jest jakieś zejście na dół, ale pójdźmy na górę. Co tutaj jest na górę? Tu jest u góry jakaś wiadomość do ciebie chyba, albo do kogoś. Czekaj, cześć synu, jeśli to czytasz, to znaczy, że chcesz odnaleźć to, co... Ej, to jest... Co? Ej, stary, to jest książka z tego domu, co jak ja wtedy miałem zostać Supermanem. Gdzie ty jesteś? A tu. Gdzie, jak miałem zostać Supermanem, to i przecież rodzice mówili, że jest coś dla mnie takiego.
W takim domku? No i to było na dole. Czekaj, o to się troszkę pozmieniało, to troszkę inaczej wyglądało, ale dobra, co tutaj Secret jest na dole? Secret base, jakaś skrzynka pusta. To tak nie wyglądało na dole, stary. Tutaj była klatka ze strojem Supermana, czyli to się pozmieniało. Czyli to jest, ale w ogóle ten dom wygląda podobnie w sumie. Zewnątrz, tak jak sobie myślę, więc... Ja nie pamiętam, czy... Tak, no ja go pamiętam. Nawet studnia jest taka sama. Studnia też tam taka była, dobra, ale czekaj, bo tam na górze mi się obiło oczy jakieś tabliczki. Patrz, tu są tabliczki jakieś. No, przeczytaj, bo tam coś pisało. Nie Venom, nie Dave, problem jest już inny, bo zniszczy ten świat pozornie niewinny. Co? No kurde. O co chodzi? Kurde, stary, mi się wydaje, że ty zniszczysz świat. No nie, stary, no przysięgam ci, kurczę, prawda, strzało... No jesteś pozornie niewinny, bo jesteś Supermanem. Pod strzałą, patrz, przysięgam, że to nie ja. Kurde, dobra, okej. Okay. Widzisz? Jestem w stanie ci zaufać, ale nie na 100%. No stary, to na pewno nie chodzi o mnie. Bo ja oddałem ci kamień, prawda? No oddałeś mi kamień, no oddałeś mi kamień. Oddałem ci kamień, kurczę. Czy ja kiedyś, prawda, zrobiłem coś przeciwko tobie? Tak. Co? Nie wiem. No właśnie, ty nie wymyślaj głupot na żywca. Ale prawda. Dobra, nieważne, pozornie niewinny, kto to może być? Mówiłeś, wiem co. Czekaj. Co? Kto jest taki niewinny, taki cichy i taki introwertyczny? Klos. No właśnie. Co myślisz, że Klos zniszczy panelowo? No w sensie wiesz, podejrzewaliśmy go na początku. A nie jest tu wymieniony. Jest nie Venom, nie Dave, w ogóle, że ciebie tu ktoś brał pod uwagę, nie? Dyktuje wręcz. Nie Venom, nie Dave, problem jest już inny, bo zniszczy ten świat pozornie niewinny. Ej, wiesz co, mamy problem. Czemu? Jest problem. Nie słyszałem ciebie. Aha, a jak długo mnie nie słyszałeś? Jakieś 5 sekund. Powtórz. Dobrze. Mówię, że wiesz, że to może być Klos, no bo tu... Nie rozwalaj tego! To jest dowód rzeczowy. Sprawdzę twoją czujność. Nie Venom, nie Dave, problem jest już inny, bo zniszczy ten świat pozornie niewinny. I ty... Nie rób. O kurczę, ile ci zadałem obrażeń? Dobra, nieważne, no nie rnić tego! To jest dowód rzeczowy. Dobra, w każdym razie wydaje mi się... Klos? No bo on jest pozornie niewinny, no chyba, że masz kogoś innego. No. Dobra, nie wiem, będziemy się nad tym zastanawiać kiedy indziej. To... Dobra, to... Dobrze, no zobaczymy. Oj. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, stawcie koniecznie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Mam nadzieję, że tym pozornie niewinnym nie jest Klot, a że tym pozornie niewinnym jesteś ty, bo już zrobiłeś pierwszy zamach na mnie. Sorry. Dobra, nieważne, trzymcie się, do następnego, na razie, pa pa!